Cześć, jestem Kalio, to kanał No i Już. Temat dzisiejszej lekcji to, do czego służą wyrażenia algebraiczne. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ok, no to zacznijmy sobie od tego, że za pomocą wyrażeń algebraicznych możemy zapisać na przykład wzory matematyczne, równania, nierówności. Nazwa wyrażenia algebraicznego określa działanie, które zgodnie z kolejnością wykonywania działań byłoby w tym wyrażeniu wykonane jako ostatnie. Ok, taka jest definicja, a tak bardziej po ludzku, że będziemy mieć tutaj i niewiadome, które oznaczamy literami, i wiadome, czyli cyfry. No to zacznijmy od tego, że będziemy zapisywać za pomocą wyrażeń algebraicznych pewne wartości. I tutaj należy zrozumieć, że jak mamy większa o. To znaczy, że będziemy tutaj robić dodawanie. Jak jest mniejsza, coś jest mniejsza suma cyfra litera o, to robimy odejmowanie. Jak jest razy większa, tu mamy razy, to będziemy mieć mnożenie. A jak jest razy mniejsza, to oczywiście mamy dzielenie. Przypominamy sobie wyniki, czyli mamy tak. Suma to wynik dodawania. Różnica to odejmowanie. Potem mamy iloczyn. I ten jest trudniej zapamiętać. I od razu iloraz. Jedziemy. Lifehack. To tutaj ma tylko jedno zakończenie. To jest tak. A tu mamy na ostro i tu mamy na ostro dwa zakończenia. Czyli robimy tak. Ja sobie to tak zapamiętałam. Że tu na wprost i tu na wprost. Tu jest obłe, czyli nie. Więc tutaj wchodzi kropeczka. Iloczyn wynik mnożenia, iloraz wynik dzielenia. Co my tu jeszcze musimy sobie przypomnieć? Że mamy kwadrat, czyli do potęgi drugiej. Mamy sześcian, czyli do potęgi trzeciej. Możemy także mieć podwojoną liczbę, to wtedy będziemy mieć na przykład, to może od razu, podwojona liczba a, to mamy 2a. Możemy mieć potrojoną liczbę, to wtedy mamy 3a. Możemy także mieć połowę. I możemy to sobie zapisać jako a na 2 lub 1 druga a. To jest dokładnie to samo, bo jak wskoczy nam to a tutaj, to będziemy mieć a na 2. Natomiast jak chcemy mieć 1/3, to będziemy mieć 1/3. I tutaj tak samo. Możemy to zapisać jako a na 3 lub 1/3. To przejdźmy teraz do zadań. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego. I podpunkt A. Kwotę o 5 mniejszą od kwoty K, no to tutaj będziemy mieć A i najpierw niewiadoma, o mniejsza, czyli minus i 5. Podpunkt B. Objętość 2 razy większą od objętości V, czyli tu mamy V, objętość 2 razy większą, czyli będziemy mieć 2V.
V. C. Pole 5 razy mniejsze od pola. To bierzemy sobie pole na 5 lub 1/5 P. Bo to jest ten sam zapis. W odpowiedziach zapisz A. Sześcian liczby A. No to liczba A, sześcian, czyli do potęgi trzeciej. B. Połowę sumy liczby A i B. I to robimy na końcu. Najpierw to suma, czyli wynik dodawania liczb A i B, czyli mamy A plus B na 2 lub 1/2 A plus B. C. Liczbę o 5 mniejszą od połowy liczby X. To najpierw tą część. Połowa liczby X to 1/2 X albo X na 2. Ja lubię zapis X na 2. I o 5 mniejsza, czyli minus 5. D. Liczbę większą o 10 od liczby 3 razy mniejszej od X. Czyli mamy x dzielone na 3 i liczbę o 10 większą, czyli plus 10. E. Liczbę o a mniejszą od b. Czyli jak jest mniejsza, to znaczy, że b jest większa. Zapisujemy b odjąć a. I wtedy jest liczba, wynik, który nam tutaj wyjdzie, będzie liczbą o a mniejszą od b. F-ka. Liczbę x razy większą od y, czyli tutaj mamy po prostu mnożenie i to będzie x, y. Wojtek ma n lat. Dwie siostry Wojtka są od niego młodsze. Ania o 3, a Beata o 5 lat. Tata Wojtka jest od niego starszy o 30 lat, a mama o 28. Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych wiek sióstr i rodziców Wojtka. Ok, no to tutaj zaczynamy od tego, że musimy sobie powypisywać dane. Mamy Wojtka, czyli Wojtek. Ma n lat. Potem jest Ania, która jest od niego młodsza o 3 lata, czyli to jest n minus 3. Jest jeszcze Beata, która jest młodsza o 5 lat, czyli n odjąć 5. Wojtek jest od niego starszy o 30 lat, tata. Czyli mamy tutaj tatę, czyli n plus 30, no i mama. Będziemy tutaj mieć tak i jedziemy. N plus 28. Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych wiek sióstr i rodziców Wojtka. Dobra, no to będziemy tutaj mieć w ten sposób, że wiek sióstr to jest Ania i Beata. Czyli mamy tutaj dwie n-ki i potem minus 3, minus 8, minus 5. To minus 8, oczywiście. Teraz tutaj. N 30 N 28 i tutaj mamy 2N plus 58. Mamy tutaj wiek sióstr i wiek rodziców Wojtka. Na parkingu stoi A samochodów osobowych i B rowerów. I podpunkt A. Ile w sumie jest kół? Nie liczymy kół zapasowych. To tutaj zapiszemy, że samochody osobowe mają 4 koła, czyli to jest 4 koła razy ilość tych samochodów. Jest ich A, czyli mamy 4A dodać. Rower ma, zakładamy, że to są rowery dwukołowe, no to mamy 2.
B. I podpunkt B. Jeden samochód opuścił parking. Ile jest teraz w sumie kół? Czyli było A samochodów, teraz jest o jeden mniej. I musimy to uwzględnić w naszym równaniu. Zatem mamy teraz 4. Ilość samochodów się zmieniła. Jest A odjąć 1. Natomiast tutaj mamy wciąż 2B. Na urodziny Magdy przyszło X kolegów i Y koleżanek. A. Ile osób było na urodzinach? Nie zapomnij o Magdzie. No to musimy sobie tutaj zapisać, że mamy dziewczyny. I to jest Y koleżanek i Magda, czyli jeszcze jedna osoba. A kolegów, czyli chłopców, mamy X, czyli łącznie mamy Y plus 1 plus X. Podpunkt B. Ile osób byłoby na urodzinach, gdyby przyszło o 3 kolegów mniej? To teraz tutaj zrobimy sobie dzy jak dziewczyny, H jak chłopcy. I teraz mamy, przyszło o 3 kolegów mniej, czyli liczba kolegów pomniejszona o 3 i 2 razy więcej koleżanek. Czyli mamy 2Y koleżanek i Magda. Zatem tutaj łącznie jest 2Y plus 1 plus X minus 3. I tutaj możemy zredukować wyrazy podobne. To z tym. Zatem mamy 2Y plus X, a z liczb mamy minus 2.